Ja pozostanę w klimacie pewnego ikonoklazmu związanego z twórczością Wandy Czołkowskiej i skoncentruję się na sferze werbalnej i jednocześnie chyba tym, co ja chciałabym dzisiaj powiedzieć, odnosząc się częściowo do artykułu, który napisałam w związku z wystawą do katalogu, ale też trochę zmieniając kierunek mojej wypowiedzi, bardziej chciałabym właśnie przedstawić problem współdziałania z artystką, naszej komunikacji, moich badań, naszych wspólnych różnych odkryć w perspektywie wyboru metodologii badań. Ponieważ chciałabym zaznaczyć, że taki mój, moje zaplecze, mój background badawczy, metodologiczny jest bardzo mocno związany od zawsze z feminizmem, nie bójmy się tego słowa, i z takimi badaniami prowadzanymi na, jakby pytaniami dotyczącymi na przykład specyfiki kobiecego podmiotu i autorstwa. I wydaje mi się, że dzięki temu, że zajmuję się tą tematyką także w innych obszarach, nie tylko związanych bezpośrednio ze sztuką współczesną, to pozwala mi zobaczyć pewne rzeczy w działaniach artystycznych, może właśnie z jakiejś takiej specyficznej, ciekawej perspektywy. Może teraz przejdę jeszcze do samego tytułu mojego wystąpienia, w którym znajduje się właściwie cytat z artystki i jest to cytat z takim wykrzyknikiem: tam nie ma żadnego ciała. Jest to zdanie wypowiedziane w trakcie naszej rozmowy z panią Wandą Czołkowską, jednej z naszych rozmów, kiedy właśnie omawiałyśmy i przygotowywałyśmy też kalendarium, przechodząc jeszcze raz przez wszystkie fakty, konfrontując się ze zdaniem artystki na temat przytoczonych faktów. No dzisiaj to zostało określone też jako cenzura. Nie wiem, ja generalnie też moja metodologia trochę właśnie opiera się na tym, że postanowiłam, wchodząc w ogóle w relację z artystką, nie narzucać jej niczego i nie mówić jej, co jest właściwe i jak powinna myśleć, albo co jest faktem, a co nie jest faktem, i generalnie pójść za jej głosem z jednej strony. Z drugiej strony jestem osobą przekorną, więc właściwie tutaj ten rodzaj relacji, który się między nami kształtował, miał taki charakter czasami po prostu konfliktowy z punktu widzenia zajmowanych przez nas stanowisk, i konflikt tutaj rozumiałabym jako tak naprawdę niezwykle ciekawą w kontrze taką wymianę opinii, zdań, jakby krystalizowanie też własnych stanowisk, takie oczyszczenie, które jest też charakterystyczne dla pani Wandy Czołkowskiej, dla jej myślenia, zarówno takiego własnego intelektualnego, ale tego, które też oczywiście związane jest z jej sztuką. Więc to zestawienie tego wykrzyknienia, tam nie ma żadnego ciała, pojawiło się, znaczy to zdanie pojawiło się w odniesieniu do rzeźby pokazywanej tutaj między innymi przez Dorotę Grubbe, czyli do autoportretu z 59 roku. I właśnie chyba to było też w odniesieniu do tego cytatu z pani Wandy w jakimś sensie i tego takiej interpretacji właśnie cielesności tej rzeźby i takiej taktylności, haptyczności, takiego zapraszania do wejścia w kontakt, być może właśnie taki dotykowy. I wtedy pani Wanda powiedziała, tam nie ma żadnego ciała. I zamykając po prostu, że tak powiem, ten wątek. Więc mnie oczywiście ta kategoryczność zawsze u pani Wandy też pcha w taką stronę jednak zapytania, czy na pewno nie ma tam żadnego ciała. A co jeśli jest? I jeżeli jest, to jakie jest to ciało? Dlatego tutaj odniosłam się też, konstruując wystawę i w ogóle tak jakby wchodząc w świat pani Wandy Czołkowskiej, postanowiłam wejść w niego z jakimiś swoimi narzędziami, tak tymi, które znam. Trudno. Więc tak naprawdę intuicyjnie postanowiłam badać tę twórczość, posługując się
taką tradycją filozoficzno-feministyczną, czyli czymś, co nazywa się feminizm korporalny. I jest to taki rodzaj feminizmu, który się wyłonił akademickiego nurtu, który się wyłonił właściwie na przełomie XX i XXI wieku, jakby w latach 90. bardzo mocno się zaznaczył, właściwie zaznaczał się już od lat 80. Ale to jest bardzo charakterystyczny nurt, który właściwie jest najbardziej takim filozoficznym feminizmem i jakby też poszukiwaniem specyficznie feministycznej kobiecej albo kobiet filozofii. I czy właściwie pytaniem, czy coś takiego w ogóle jest nam potrzebne, czy to w ogóle można jakoś sformułować. W związku z tym takie badaczki i filozofki jak Elizabeth Gross, Christine Battersby, Rosie Braidotti, Susan Bordo czy nawet Donna Haraway. Do korporalnych feministek też często zalicza się na przykład Judith Butler, ale ona też ma inne swoje, jak każda z tych badaczek, tendencje. Wymienione przeze mnie badaczki próbowały stworzyć taki model mówienia o podmiocie, bo jest to filozofia tożsamości, tak? I ona bardzo mocno wiąże się z określeniem, czym jest podmiot. Tak, próbowały tak obrócić w jakimś sensie ten model podmiotowości, który jest charakterystyczny dla kultury Zachodu jakby i pewnych tendencji patriarchalnych, tak żeby w centrum tego modelu umieścić samo ciało. I tutaj zaczęła się jakby dyskusja nad tym, czym miałoby być to ciało, jak miałoby być ono rozumiane. Otóż w takiej kontrze do tego, jak definiowano wcześniej ciało w filozofii, co w angielskim języku zazwyczaj było określane właśnie jako body, badaczki postanowiły jakby odnieść się do innego terminu, czyli do flesh, czyli do takiego ciała z krwi i kości. To jest angielskie określenie, jakby w języku polskim takiego jednego słowa na to nie jesteśmy w stanie znaleźć. No więc ono mówiło o ciele z krwi i kości, które byłoby pozbawione, które potrafiłoby wyjść poza taką binarną opozycję, taką dychotomię ciało-umysł. Tak? One generalnie, tak jak Elizabeth Gross, wszystkie te korporalne feministki, filozofki próbowały jakoś wydostać się z tej pułapki dualizmów, oczywiście o wszystko najbardziej oskarżając Kartezjusza. Więc próbowały jakby zwracać się ku takim bardziej monistycznym modelom i wyrwać właśnie to ciało z tej relacji z umysłem, gdzie zawsze to umysł jest waloryzowany pozytywnie, a ciało jest jakby kosztem tego umysłu traktowane. I dlatego postanowiły jakby to ciało dać do centrum, to jest ciało z krwi i kości, ono jest umieszczone w materialności, jest materialne, jest też realne, co właśnie uwidacznia się w tym terminie corporeality angielskim, który też jest trudny do przełożenia bezpośrednio na język polski. Mówi się o korporalności i tutaj trochę nam ucieka ta realność, która jest niezwykle ważna dla feminizmu korporalnego. No więc właśnie, i tak jak mówiłam, to są te dwa człony, które są w tytule mojego wystąpienia. Tam nie ma żadnego ciała, z drugiej strony ucieleśniony podmiot i korporalność w pracach Wandy Czołkowskiej. Jestem po prostu bezczelna, myślę, że pani Wanda mnie zabije. Natomiast dla Wandy Czołkowskiej w ogóle ciało pozostaje obce w jakimś sensie, jakby ta kategoria. Pracując z artystką i nad wystawą i opracowując też katalog, właśnie przechodziłyśmy przez to całe kalendarium i tutaj chciałam zacząć troszeczkę jeszcze inną historię metodologiczną jednocześnie, ponieważ ta konfrontacja z artystką zawsze wiąże się no właśnie z tym starciem albo z koniecznością zgody na przykład mojej na coś, co zwykle jest jakimś rodzajem eliminacji. Ktoś, kto by bardziej się zajmował w tym momencie psychoanalizą, mógłby nawet powiedzieć o kastracji, ale ja sobie na to nie pozwolę. I także chciałabym po prostu powiedzieć też, jak próbowałam wybrnąć z takiej sytuacji, w której przychodzi feministka do artystki starszej i mówi jej, że pani tutaj jednak ma jakieś takie elementy sztuki kobiet w swoich pracach, że tutaj można się doszukiwać feminizmu i tak dalej. No i wychodzi na taką okropną język, co to właśnie jakby wie lepiej i będzie wszystkim wmawiać po prostu, co mają myśleć. Szybko się próbowałam wydostać z takiego właśnie jakiegoś schematu, który jest
okropny i wiemy też o tym tak naprawdę też od feministek, że ten schemat jest okropny, ponieważ od lat 80. następowała taka próba zbadania własnego właśnie aparatu metodologicznego pod kątem tego ewentualnego narzucania na przykład innym kobietom z innych kultur pewnego sposobu myślenia feministycznego, charakterystycznego dla na przykład świata zachodniego, tak i takiego liberalnego feminizmu. Więc jakby znając te wszystkie sytuację, postanowiłam bardzo delikatnie wchodzić w tę relację z artystką, ale tutaj w sukurs przyszło mi doświadczenie związane z badaniami z zakresu teorii filmu, oczywiście też feministycznej teorii filmu i też historii filmu. I teraz właściwie myśląc o tym wykładzie dzisiejszym, przypomniałam sobie tą taką jedną z bardzo podstawowych kategorii czytania krytycznego, wypracowaną właśnie też przez badaczki na przełomie lat 60. i 70., głównie w latach 70., czyli Reading Against the Grain. Co jest tutaj jakby być może dalekim skojarzeniem, ale od razu zaczęło to w mojej głowie pracować w ten sposób, że oczywiście reading against the grain, czyli jakby tłumaczymy to jest takie czytanie pod prąd, czyli analizowanie tekstu kultury trochę pod włos, czyli takie wejście w tekst kultury, który sam twierdzi o sobie, że jest na przykład taki a taki, może to być tekst często taki mainstreamowy. Czytanie to polega na tym, żeby zwracać uwagę na to, co zostało przemilczane i co nie zostało pokazane w takim na pierwszym planie. To oczywiście dotyczy czytania filmów i tutaj już od razu mówię, kto się posługiwał tą strategią. To były takie badaczki feministyczne, krytyczki jak Pam Cook czy Claire Johnston. One oczywiście trochę ściągały z filozofów francuskich, i tak trochę transponowały tą myśl francuską lewicową na grunt brytyjski, więc one wzięły na warsztat taki tekst, to znaczy taką propozycję czytania zaproponowaną przez Louisa Althussera, który oczywiście krytykował bardzo ten cały aparat kinematograficzny. W Cahiers du Cinéma w 60. bodajże 9 roku pojawił się artykuł analizujący film Młody Lincoln Johna Forda, który właśnie był tak jakby czytany pod prąd. No i autorki, tak jak Pam Cook czy Claire Johnston, właśnie postanowiły posłużyć się podobną strategią, poszukując w tekstach kultury, w filmach przede wszystkim takiego sposobu opowiadania, który by wskazywał na takie subwersywne przemycanie pewnych treści, które są wyparte przez dominującą ideologię, w ramach której ten tekst powstał. I one oczywiście przede wszystkim zajęły się twórczością takiej reżyserki hollywoodzkiej, właściwie jedynej de facto, Dorothy Arzner. Ona była po prostu przez wszystkie feministyczne krytyczki w tę i z powrotem przeczytana 1000 razy. Jest ulubienicą po prostu tej krytyki feministycznej filmowej. Dorothy Arzner była właśnie jedyną taką hollywoodzką reżyserką tworzącą w tak zwanej złotej erze Hollywood, czyli w takim najbardziej klasycznym okresie, klasycznym i jak najbardziej też patriarchalnym i też bardzo mocno skrytykowanym przez ten nurt teorii kina. Ale jednocześnie Arzner no właśnie łączyła w sobie takie sprzeczności, bo z jednej strony to, że mogła w ogóle robić filmy w tym systemie, który no był dosyć opresyjny pod względem przedstawiania kobiet, posługiwał się licznymi kliszami, więc musiała się w jakimś stopniu dostosowywać do tej ideologii, a z drugiej strony w jej tekstach, jakby w jej filmach można znaleźć elementy pewnego oporu przed tą dominującą ideologią. Więc tutaj tak generalnie odniosłam się do Arzner, dlatego że wydaje mi się, że mówimy tutaj właśnie o pewnego rodzaju czynnikach zewnętrznych, które mogą wpływać na postawę autorki, definiując ją niejako z zewnątrz i zmuszając do pewnego rodzaju przystosowania
a jednocześnie w tym przystosowaniu może tkwić jakiś potencjał transgresji. I wydaje mi się, że być może to jest w jakimś sensie dalekie skojarzenie tutaj tego czytania akurat reżyserek, ale to właśnie takie branie pod włos pewnych, nawet nie tyle samych prac, co pewnych komunikatów dotyczących własnej tożsamości płciowej i artystycznej, z którymi spotykałam się w kontakcie z Wandą Czułkowską. Właśnie pomyślałam, że to Against the Grain jest, no i może mi po prostu w jakimś sensie pomóc. I od razu mi przyszedł do głowy też taki tekst, od którego zaczęłam niejako lekturę Wandy Czułkowskiej. Pierwszy raz właściwie zwrócił moją uwagę na artystkę profesor Jerzy Gryglewicz z Instytutu Historii Sztuki w Krakowie, po prostu mówiąc, że jest to właśnie artystka, która wymaga w jakimś sensie szerszego opracowania i że mogłabym się nią zainteresować. I się zainteresowałam. Jednym z pierwszych tekstów, które przeczytałam na temat artystki, był tekst kuratorski Jana Michalskiego z wystawy z 1990 roku w Galerii Zderzek. I mówiąc szczerze, kiedy zetknęłam się z tym tekstem, poczułam taki rodzaj wyzwania, ponieważ kurator z jednej strony oczywiście bardzo chwali artystkę, mówi, że jej działania mają właśnie taki charakter arystokratyczny, filozoficzny, a jednocześnie, że jest czymś absolutnie niezwykłym, że artystka, kobieta rzeźbiarz pisze, nie powiela bezrefleksyjnie własnego ciała. Tam jest dosłownie takie zdanie. Następnie jest kropka, a potem jest następne zdanie, a jednak cuda się zdarzają. Więc poczułam naprawdę, że no tutaj no mogłabym dyskutować z kuratorem. Natomiast potem się okazało, że tak naprawdę jest to też dyskusja z samą artystką, która kiedy się okazało, że nazywa siebie rzeźbiarzem, no to stoczyłyśmy dużo różnych rozmów, próbowałam zrozumieć, co właściwie ma na myśli, jakby używając tego męskiego rodzajnika. No i wydaje mi się, że właśnie jednym z przyczyn używania tego rodzajnika, jakby pomijam w tym momencie inne uzasadnienia, które uważam za równie ważne, ale akurat tutaj chciałam się skoncentrować na tej perspektywie. Wydaje mi się, że jest to strategia obronna, w jakimś sensie, to znaczy właśnie próba dostosowania się do pewnej dominującej ideologii na poziomie utożsamienia się z tym, co pozwala właściwie wykonywać ten zawód rzeźbiarza. Ponieważ rzeźbiarka to dla pani Wandy jakaś facetka, co rzeźbi, a rzeźbiarz no to jest nazwa po prostu taka bardziej uniwersalna, abstrakcyjna. Trudno powiedzieć do końca. W każdym razie wydaje mi się, że jednak ta wzięcie tego męskiego rodzajnika z całym sztafarzem też pewnej, myślę, że kreacji tak naprawdę do pewnego stopnia związanej ze stylem, z wyglądem, z ubiorem, z wyborem tego, że w latach 50. i 60., kiedy Polska jest jeszcze naprawdę bardzo takim purytańskim i też konserwatywnym krajem, nic się nie zmieniło prawdopodobnie, założyć spodnie i chodzić w nich po ulicy, ponieważ jest to strój w jakimś sensie roboczy. Jak wszystko w przypadku pani Wandy ma służyć wykonywaniu zawodu. Jednocześnie ten strój budzi kontrowersje. Tak? Założenie spodni, chodzenie w tych spodniach sobie swobodnie po mieście, nawet wracanie o późnych, bardzo nocnych godzinach właśnie z pracowni. Jak wynika z moich rozmów z artystką, no po prostu władze nie mogły tego znieść w jakimś sensie. Na przykład milicja obywatelska czuła się w jakimś sensie zobowiązana do wylegitymizowania artystki niemal każdorazowo. Wanda Czułkowska opowiadała mi też bardzo ciekawą historię, też związaną z ubiorem poniekąd, w trakcie wyjazdu do Rzeszowa, kiedy właściwie została tak podwójnie w jakimś sensie została osobą podejrzaną, nie dość, że w spodniach dziewczyna młoda, kiedy modne były takie rozkloszowane sukienki, a po drugie w ogóle w obcym mieście, tam gdzie nie była zameldowana. To już był po prostu skandal i pani Wanda musiała się ukrywać niemalże przed milicją, z tego co pamiętam, bo w jakimś sensie chcieli ją po prostu odwozić do domu pod opiekę, nie wiem, jakiegoś dorosłego mężczyzny prawdopodobnie.
Więc wydaje mi się, że to był taki rodzaj. Z jednej strony mamy tutaj pewnego rodzaju sprzeczność, tak? Bo ja mówię o tym, że to jest wybór pewnej tożsamości, takiej tożsamości męskiej, która ma gwarantować teoretycznie jakiś rodzaj bezpieczeństwa do wykonywania zawodu, ale jednak nie da się tego zrobić, prawda? Jakby tylko fakt założenia spodni nie powoduje nagle tego, że możemy sobie spokojnie jako kobieta rzeźbić, a wręcz jakby jest jakimś rodzajem, staje się chyba nawet niechcący, jakimś rodzajem manifestu, które dzisiaj moglibyśmy nawet odczytywać w jakimś takim queerowym aspekcie. I więc skłania po prostu tych wszystkich ludzi, którzy mieli zostać w jakimś sensie złagodzeni tym komunikatem, do jeszcze jakby takiej intensywniejszej opresji. Ale Wanda Czałkowska oczywiście się tutaj też nie poddawała i była bardzo konsekwentna w tej swojej pozycji utożsamienia z, po prostu z zawodowcem. Też by to jest jedno z takich, jedno z określeń, które jest bardzo istotne w słowniku Wandy Czałkowskiej. No więc dlatego mówię tutaj o tym, ponieważ wydaje mi się, że to w jakimś sensie jest sytuacja tragiczna. I tragiczna może dla tego jednostkowego przypadku, tragiczna też w ogóle w takim szerszym ujęciu, co związanym z kulturowym umieszczeniem kobiety, że tak powiem, w społeczeństwie. Więc zaczęłam się zastanawiać, jakie skutki właściwie ten rodzaj utożsamienia z męskością można zobaczyć, jakie skutki, jakie konsekwencje można zobaczyć w samej twórczości, w samych pracach Wandy Czałkowskiej. Ponieważ tutaj oczywiście cały podstęp takiego utożsamienia z tym, co męskie, polega na tym, że to właśnie nie jest tak, że chcemy się utożsamić z tym, co jest męskie. Nie, chcemy się utożsamić z czymś, co jest neutralne. Tylko, że neutralne niestety nie istnieje, a jeżeli istnieje, to jest męskie, a kobieta jest innym po prostu od tego neutralnego mężczyzny. Więc jak wejdzie w rolę mężczyzny, to okazuje się, że jeszcze bardziej zasługuje na jakiś rodzaj opresji. Wydaje mi się, że taki rodzaj właśnie odcięcia się od w ogóle od żeńskiej końcówki w przypadku Wandy Czałkowskiej wiąże się z tym, w jaki sposób działa to właśnie w obrębie tego modelu dualistycznego, podmiotowego i tożsamościowego. Ponieważ tak to właśnie wybicie umysłu na pierwszy plan i intelektu, do którego oczywiście właśnie artystce nie chciałabym w żaden sposób odmawiać prawa i tego w jakikolwiek sposób krytykować, jednak ono w jakimś sensie usuwa w cień tą kwestię ciała i tego, jak to ciało jest utożsamione z kobiecością w jakiś sposób, tak jakby z tą tożsamością kobiety. Więc to ciało w jakimś sensie ono właśnie tutaj w tym momencie zostaje odrzucone i zanegowane a priori. Jednocześnie znowu to nie jest do końca prawda, ponieważ nic nie jest proste w sztuce i tym bardziej w sztuce Wandy Czałkowskiej, ponieważ tak naprawdę jak popatrzymy na sposób, w jaki komunikujemy się z pracami artystki, w jaki sposób są one angażujące tak performatywnie i cieleśnie, jak bardzo są wpisane w przestrzeń, jak bardzo nas wpisują w przestrzeń, to wszystko tutaj przecież polega właśnie na tej takiej badaniu ciałem, tak? Takiej cielesności, doświadczeniu fenomenologicznym, takim właśnie, które też było oczywiście rozgrywane przez minimalistów, o czym dzisiaj tutaj też była mowa. Więc z jednej strony jest zaprzeczenie, a z drugiej strony ten temat przestrzenno-cielesny w samych pracach jest. Tylko znowu, wydaje mi się, że to, co jest bardzo ciekawe i charakterystyczne dla pracy Wandy Czałkowskiej, jest ten konflikt, który w tych pracach też się zawiera. Tam jest jakiś rodzaj napięcia właśnie pomiędzy sferą intelektu, idei, konceptu, a pewną materialnością samych rzeźb i tą materią rzeźby, która jest ciężka i która w jakimś sensie w artystce ciąży, tak? W jakimś sensie pierwszym krokiem w kierunku jakby zwalczenia tej materii po prostu jest to cięcie ostre po tych jeszcze rzeźbach takich z lat 60., po czym nagle artystka już tak przywala tej rzeźbie, że ona się rozpada i jakby część jest odjęta i pokazuje się nam ten surowy, takie surowe wnętrzności, takie industrialne niemalże.
Następnym krokiem jest, jakby, ja teraz oczywiście mówię w totalnym skrócie, ale takie zaznaczam kamienie milowe w twórczości artystki. Następnym krokiem jest stół, który jest ogromnie ciężką, wielką instalacją, na której jeszcze jakby jest jakby dociążenie tymi 18 odlewami głowy w gipsie, czyli jakby ta multiplikacja, która ma też charakter w moim w jakimś odczuciu kompulsywny wręcz, tak? I jakby to namnożenie, po którym następuje dematerializacja, tak? Czyli uwalniamy się od tego po prostu ciężaru, który został w jakimś sensie zbudowany. Jest to moment oddechu, musimy się zgodzić. Bezwzględne wyeliminowanie rzeźby jako pojęcia kształtu, też posłuchajmy tego, jak to brzmi. To znaczy, to jest tak, jakby ktoś strzelał, ale w ogóle takimi pociskami, które właśnie abstrakcyjnymi pociskami, ale też nie wiadomo do kogo tak naprawdę i w co się tutaj celuje. Celuje się w tą rzeźbę jako pojęcie kształtu, czyli tak naprawdę celuje się w obiekt, w bryłę i de facto chcąc znieść pewne ograniczenie rzeźby, znosi się tą materię. Dematerializacja to w ogóle jest bardzo charakterystyczny oczywiście gest dla sztuki konceptualnej. Tutaj też w ramach wystawy i tekstu do katalogu próbowałam się zastanawiać, czym różni się w skrócie dematerializacja w stylu zachodnim, gdzie właściwie bardzo mocno wiązała się ona z protestem wobec rynku sztuki i takiej rzeźby, znaczy prac obiektualnych, którymi się po prostu handluje i nimi się wymienia. A czym była po tej stronie żelaznej kurtyny, gdzie nie było rynku sztuki i od czego było, i jakby od czego uwalniała ta dematerializacja. I teraz moim śmiałym wnioskiem jest to, że w przypadku pani Wandy Czołkowskiej, ta dematerializacja uwalniała ją od niej samej, w jakimś sensie jako kobiety i jako od ciała. Co wydaje mi się ciekawie wybrzmiewa w tej pracy, która jest właśnie w tej samej sali, w której bezwzględne wyeliminowanie rzeźby jako pojęcia kształtu, czyli autoportretu z początku lat 70., na których artystka przywdziewa własną głowę w rodzaju woalu, jednocześnie wykonując taki gest duszenia się albo też odejmowania sobie głowy. Te ręce wyglądają jakby były jakieś obce, jakby przychodziły nie wiadomo skąd, ponieważ nie mamy jakby szerszego kadru, więc nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć jakby jak one są połączone z tą głową. Ale oczywiście artystka daje nam znać, że to też są jej własne ręce, ale ja to nazywam własne ręce jako obce. Tutaj widzimy to napięcie pomiędzy właśnie tą zewnętrzną opresją, która zostaje tutaj zintegrowana i tym gwałtem na materii i na sobie jednocześnie, ale też na swoim wizerunku, bo pani Wanda wydaje mi się, że tym, z czym walczyła najbardziej oczywiście, był jakiś rodzaj właśnie kształtu jako wizerunku też tak naprawdę, czyli pewnej reprezentacji, ale jednocześnie no, jakby tak dramatyczne, a jednocześnie żartobliwe jest to zdjęcie, bo pani Wanda za każdym razem podkreśla, że to był żart. Jednak jest tam sporo grozy, że jest to takie nieustanne grożenie sobie tą dekapitacją, autodestrukcją, jakąś autodegradacją, utożsamienie też siebie z materią własnej sztuki i jednocześnie utożsamienie siebie z podmiotem artystycznym. I moim zdaniem w związku z tym to wygląda tak, że z tego zdjęcia w konfrontacji z bezwzględnym wyeliminowaniem rzeźby jako pojęcia kształtu wyłania się jakiś rodzaj propozycji autorskiego, kobiecego, specyficznie podmiotu. Jest to trochę wiktymizująca teoria z mojej strony. Niestety jestem pesymistką, jeżeli chodzi o jakby funkcjonowanie kobiet w kulturze cały czas. Ale jakby tutaj w tym geście, który jest kontrolujący, w którym jest władza i jest też miejsce na autozdefiniowanie i powiedzenie ja, ale to powiedzenie ja jest w jakimś sensie jednocześnie zanegowane i zagrożone cały czas. Czyli mówię ja i w jakimś sensie znikam. Dziękuję.